I dzień dobry, z tej strony Kasperek, jest oczywiście Warion. Dobry. Bo to nasza seria we dwójkę na polskiej wsi, na typowej polskiej wsi. I ludziska, my oczywiście mamy ten sam dzień i lecimy sobie dalej, piąty odcinek pod rząd. I wreszcie moja akcja, na którą czekałem bardzo długo. Myślę, że jak widzicie te widły, widzicie, że je mam w ręku, widzicie, że są kostki, przyczepa, to na pewno wiecie, że za chwilę będziemy to zbierać. Nie mogłem się tego doczekać, stare dobre czasy powracają na dobre, brakuje nam tych wideo 19, teraz 22 póki co, więc lecimy sobie, możemy sobie to porobić, autoloading załączony na przyczepie, bo to praktycznie w każdej przyczepie dało radę sobie to ogarnąć, widełki są, działają, także co, ino tylko proszę bardzo, kosteczkę bierzemy, idziemy sobie, może super to nie wygląda, stary farming i tak dalej, ale bierzemy sobie, idziemy pod przyczepę, prawy przycisk myszy i dup, to nam się ładnie tutaj na przyczepę ładuje, także mamy sobie 5-6 kosteczek już. No. Jakbyś był tak uprzejmy i pozbierał mi najpierw z tamtego pola, to ja bym już kultywatorowi. Dobra, to my sobie tam lecimy, tylko weź to może 30 chłopie i byś mi tam gdzieś podjechał, chociaż na biedzie, ja bym sobie tu już elegancko chłop będzie kultywatorował. Ja nie będę miał co kultywować, nie no, żartuję, będę miał to jedno poletko. Także w przyszłym odcinku ludziska mogę wam już powiedzieć, że będę sobie właśnie tutaj kultywację robił na tym poletku tu za gospą. I będzie to odcinek pod muzykę. Póki co mówię, wszystko nagrywamy sobie tak, no mówię, w jednym czasie, także nie mam bardzo co tutaj jeszcze takiego mówić specjalnego, nic się tutaj bardzo nie zmienia. Tutaj co chłop załapać na przyczepę, ja pierdolę, to już... Już, pobyt, ja już uciekam, żeby tą załapać, bo tutaj kurde właśnie się przejedzie i może być taka lipa. Także może ktoś pamięta właśnie odcinki Cytrusa i Światka, jak oni tym ładowali, kurde, wtedy to było dla mnie takie wow. Kiedy ja będę mógł tego spróbować i po kilku latach wreszcie się udało. Dobra chłopie, możemy tutaj już zawijać. Także pszeniczki troszkę dało, jęczmienia troszkę dało, także jakieś tam pieniążki są, jak widzicie. Ja mam 1700 u mnie tutaj na koncie. Orion, ile ty masz kasy? 21. No 21, także jakieś tam chociaż te pieniążki mamy, bele co zarobione, ale bele co, póki co. Nie wiem generalnie co z tymi snopkami jeszcze, co tutaj zrobić, czy jak da radę sprzedać, czy to je sprzedać, czy... No po prostu sobie powoli gromadzić na te krówki, bo jakby nie było, to są malutkie, to ma tylko 70 litrów, małe takie kwadraciki, kosteczki, także tak to sobie wygląda. No i co, my sobie akurat mamy poniedziałek, dzisiaj jak sobie to mówię, nagrywamy ten czerwiec, także mam nadzieję, że wakacje fajnie mijają, teraz tydzień naprawdę tych upałów, gdzie nie jest lekko, musimy jakoś to sobie póki co przemęczyć i wiem, że te odcinki mogą być dla was trochę takie dziwne przez lipiec. Bo my tutaj będziemy mówić, co się mniej więcej dzieje już, no na przykład tutaj czerwiec, będziemy sobie to nagrywać, no ale tak to wychodzi, że są wakacje. Tutaj pan Ornishon wyjeżdża, później ja już będę na wczasach. Tak, no ty już tutaj będziesz gdzieś w połowie pewnie. Natomiast no chłop wyjeżdża, u nas się akurat też tak zbierze, że mnie też się będzie, jak chłop będzie wyjeżdżał prawdopodobnie i opa też się będzie, także tutaj akurat taki przesuń, taka przerwa. Dobra, widzę, że wszystkie już kostki, wszystko, bo to za dużo nie było, tam pokazywało mi niby na odcinku, że 20. Czy mi tutaj coś pokazuje? Nie, mi tutaj bardzo w sumie nic nie pokazuje. Nie wiem, czy się zgadza, czy nie. Być może, ale przynajmniej pokazywało na prasie, na liczniku, że 20 kostek. Jakby chłop coś znalazł, to bym poprosił o informację. Także dobra. Ile nam tu zostało? No kurczę, no ludziska, 4 minuty odcineczek. Nie wiem co by sobie tutaj jeszcze zrobić, to poczekajcie, wiecie co, ja zrobię sobie tak, zrobię sobie miniatureczkę, na pewno jakąś, bym sobie zrobił miniatureczkę i może tutaj coś jeszcze popróbujemy z tymi kostkami, ale szczerze mówiąc co to będzie, no to jeszcze nie wiem, no ale cóż, chyba że nie wiem, tutaj pokultywować jeszcze, czy coś, kurde, no właśnie nie wiem. Dobra, to dajcie mi chwilę, szybko robię miniatureczkę i chwilę pokultywuję sobie. Także zostawcie łapeczkę w górę, ludziska, i widzimy się za chwilę. Dobra, ludziska, zdjątko zrobione, elegancko na miniatureczkę. Także poleciłem sobie z tym kultywatorem. Ale to idzie. Idzie, to strasznie szybko, jak widzicie. Tutaj nie ma, że się odczepia ta maszyna. Tutaj po prostu można sobie zasuwać zdecydowanie na pełnej.
że fajnie, kurczę, no póki co, no to wiadomo, mało było tych kostek, szybko to jak najbardziej poszło, ale to na spokojnie, poczekajcie na przyszłość, Jezu, jak to idzie, poczekajcie na przyszłość, a będzie bajecznie trwa, więc wiecznie, że upały, upały, jeszcze raz upały, ta dzisiejsza noc póki co jest lepsza niż ta wczorajsza, jak my sobie teraz siedzimy, wczoraj naprawdę było przekichanie, był przeokropny gorąc, ale teraz jak sobie tutaj siedzę, tu nie jest źle, no póki co mam ciągle to okno otwarte, no bo nie wiem czy, znaczy otwarte, zamknięte, bo nie wiem czy tam ktoś będzie szedł, czy nie, nie chcę żeby mnie tam nikt słyszał poza oknem, choć noc to gdzieś tam na tygodniu rzadko, żeby ktoś przeważył, ale może jednak, a mamy tutaj takiego pana, który u nas pod klatką wysiaduje, bo my mamy aż dwie ławki. Wysiaduje jajka, tak? Tak, wysiaduje jajko, wysiaduje flaszki tak naprawdę. Miły taki spokojny pan, jeden, nie że jakiś taki żulik, kupi sobie tam piwko, dwa piwka, kulturalne, ładnie sobie tutaj pije i on tak przychodzi właśnie takimi późnymi wieczorami, jak już jest teraz ciemno, gdzieś koło 22, tak sobie troszeczkę siedzi i sobie tutaj popija, ale ogólnie pan bardzo spoko, przyjemny, także nie ma problemu, czasami wystraszony, ostatnio jak szedłem za nim, to taki chłop wystraszony był, ale spoko, taki troszeczkę starszy, co chłop tu sieje? Rzepa. Wszędzie rzepoki. Kiedyś to się siało tylko rzepoki, bo to najbardziej opłacalne. Później, nie, no, później soja była w farmingu, to później. Nie, no pamiętam, soja ale się siało. Nie ma niestety. No, ale jo, kurczę. To się rzepak zasieje tu i tu. Nie ma problemu, ale bardzo fajne niebo wygląda. To mi się ludzisko właśnie podoba. To niebo i w ogóle ta grafika, nawet to wszystko. Mówię, farming 13, ale bardzo fajnie, przyjemnie się gra. Także tutaj krapka ściągnę na tą 13. Także tyle, mówię, te odcinki nie będą zbyt długie, żebyśmy Słucham sobie lecieli. To jest farming 13, tak? No. Żebyśmy lecieli sobie tutaj z temacikiem. Także mówię, stare czasy, kiedy się krótkie filmy robiło, także mówię, no wakacje, no to też, żeby wam długo czasu nie zabierać, po prostu gdzieś tam sobie wejść, popatrzeć, co tutaj się dzieje i tak naprawdę tyle. Gdzieś tam w przyszłości pewnie będą dłuższe, będzie więcej tych pól, będzie więcej tutaj się działo i tak dalej, także jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to sobie obejrzyjcie na spokojnie i oczywiście udanej wakacji życzymy. Na razie, cześć! Na razie, cześć!